Dzień dobry, 27 września. Są grzyby, a są, więc trzeba koniecznie do lasu się wybrać. Koślarze. Taki jeden. I drugi. I pójdziemy zobaczyć, co prawie piszczy. O, tam mamy już grzybiarza. A tak wygląda moje borowikowe Eldorado. Są takie fajne świerki. Wysokie, niektóre są jeszcze większe. A te maślaczki pod sosną. Na dobry początek. I w tych wrzosach będziemy szukać. Są prawdziwki. W tym samym miejscu. Tu też znalazłem wszędzie cztery. Pierwszy, drugi. Ach, tu jest jeszcze jeden. Będzie trzeci. Trzeba je wyciągać, bo czas ucieka. Drugi. Trzeci. Czwarty. I tu jest piąty. Można powiedzieć, że tak, Eldorado. I tam jeszcze mam dwa. Są. Zabieramy prawdziwki stąd. I tu są jeszcze dwa. Dwa to niewiele. Tu jest jeden. Tymczasem ma dłuższą nóżkę, bo to jest obok, jest jeszcze jeden. Jestem że schowany w mchu. Ach, a tu jest jeszcze trzeci. Wszystko już? No niesamowite, szkoda, że. O, i czwarty. No coś podobnego. Super. Super, super sprawa. Czwarty. Proszę. A wydawało się, że jest tylko jeden. Nie będziemy w tym mchu już grzebać. Cztery urosły. Dobra. Cztery. I tak to już wygląda. Prawda, że Eldorado? A tu jest piąty. Muszą być zabrane, bo do jutra czerwieje, rozpracują tak czy inaczej. Widziałem gdzieś dużego jeszcze jednego. Ten jest największy z nich. Na pewno nie było go wczoraj, tego grzybka. Dobra. Tymczasem już się zrobił żółty pod kapeluszem. No i tyle. Jaki fajny pająk duży. A tu jeszcze jeden borowik. Co za dzień? Co za dzień? Już niesamowicie przednia pracuje. Tu bardzo przepraszam, ale muszę zrobić im zdjęcie, zanim je stąd wyjmę. Są. Niestety muszę je wziąć. Niestety. Tu chyba jest coś jeszcze, ale nie lubię w mchu grzebać, więc to już zostanie. Czyli coś udało się grzybkom
przetrwać. No przetrwają. No i proszę. I to co znalazłem w ciągu 5 minut, to praktycznie można powiedzieć, że grzybobranie, prawda? Tu są grzybki, które znalazłem do tej pory, a tu są te, które znalazłem w tych świerkach. Niesamowite. Jeszcze ładny podgrzybek. Grzyby wyglądają bardzo ładnie. Dużo. Jeszcze jest nadzieja. Ten borowik byłoby dobre zakończenie grzybobrania. No właściwie to już jest prawie koniec. Jeszcze pół godziny muszę iść z wiaderkami do samochodu. Ale to będzie przyjemny spacer. Piękne miejsce. To jeszcze nie jest koniec. Chyba w lesie dziś zostanę. To są inne prawdziwki. Ale w piasku. Dobrze. Jeszcze tam pójdziemy. Niewiele w tym roku mamy ładnych muchomorów czerwonych. Przynajmniej to. Parka. Bardzo ładna. Jeszcze będzie finał. Finał po prostu. Jak rosną szybko grzyby? Byłem tu wczoraj. Nie widziałem ich. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I czwarty. Ten czwarty raczej zostanie. Robiki do suszenia. Zasadzie mogły pójść. Dobrze, troszeczkę ciężki jest. Ciężki, mokry. Będzie się długo suszył. Jaki cudowny dzień. Jaki cudowny dzień. Jest kolejny. Jeszcze nie jest wszystko. Wow. Po prostu wspaniale. Jeden, drugi i trzeci. Za chwileczkę je zerwiemy. Okej. Okay. Nic nie mówię, bo brak mi słów. Najlepsze w tym roku grzybobranie. O, te są piękne borowiczki. Są cztery i tam jest kilka. Czy to wszystko? To jest taki świerk. I to są... Najpiękniejsze są te właśnie prawdziwki, które ze świerkami w mykoryzie współpracują. Ja je po prostu nazywam świerkowymi borowikami. Dobrze. A tu jest dość gęsto. Przeniesiemy prawdziwki. Przeniesiemy je. Znów będzie długi film.
lasu zmykać. Z tę stronę muszę pójść. Jeszcze 15 minut solidnego marszu. A stamtąd przyszedłem. Tu już taka ścieżka maślaczków. No, do widzenia. Już ich nie zabieram. Troszkę dzisiaj zebrałem. I to, co jest w wiaderku, jest prawie całe. Dziś jest bardzo dużo borowików. Myślę, że koło setki. Te wielkie na górze, a te malutkie na dole. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Do zobaczenia. Drzewa szumią. Pożegnałem się wprawdzie, ale takiego cuda w lesie nie zostawię. Dobrze. O, i to był suplement. A teraz tam.